body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Dimka, słuchajcie, no musiałem się posiłkować niestety albo stety YouTube'ami, bo nie mogłem trafić do tych sił obrodek. Po prostu jestem łezą okropną, nie bardzo. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale jednak jest. I po prostu wiem, że muszę wrócić do tej miejscowości, w której teraz jestem. I po prostu muszę iść innymi schodami. Wiem, to nieprofesjonalne, ale po prostu no, zalamiłem i zagapiłem się i muszę po prostu to zrobić od początku. Nie grałem w Skyrima 2 dni i nie pamiętam, jak to się robi. Ale to jest chyba ten most, czyli ten drugi most, bo wiem, że są dwa mosty. I potem pod górę i to chyba będzie tutaj. Dokładnie tak, ja po prostu ściągnąć ten w drugą stronę innym mostem. Ale dzięki temu kilka innych fajnych... Wspinasz się na 7000 stopni, Klimek? Przechodzisz tędy w drodze do wysokiego... W większości żywność jak suszone ryby i solone mięso. No wiesz, rzeczy, które długo zachowują świeżość. Siwobrodzi nie wychodzą z... Nie dziś, nie jestem gotowy... Bez obrazy, ale nie wy... Ojciec dał mi kiedyś ważną lekcję. Powiedział... Gwyn, masz u stóp cały świat. Wyrusz w drogę i zasmakuj. Piękna. Bądź kim tylko zechcesz. Wziąłem sobie jego radę do serca i oto jestem. Dla ciebie może nie znaczy to wiele, ale mnie tak... Czy siwobrodzi nie wyczekują dostawy zaopatrzenia? W każdym bądź razie, słuchajcie, generalnie idea jest taka, że źle szedłem. Teraz wiem, którędy iść, więc... Nie będę już mi trężył, tylko po prostu pójdziemy tam, gdzie iść należy. To było gdzieś tutaj. I na filmiku komuś tutaj wyskoczył pająk. Mi jakoś nie wyskakuje. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Idziemy dalej po prostu. Pewnie jeszcze tego pająka zabiłem. Nie wiedziałem o tym, bo to było tak dawno. Ups. Ty, czemu ja bez miecza byłem? Jaka ze mnie łajza jest? Przepraszam. Chciałem walczyć gołymi rękami z pająkiem. Zajebisty jestem, progracz! Idziemy dalej. Pobiegniemy kawałek. W takim razie, jak trafi się jakiś wróg, to trudno, moja strata. Koza! Cześć, koza! Nie chcę cię zabijać. Idziesz? O, jak ta Livia nasza, Lidzia, tak wolno biega. Ciągle mi się mieli Livia z Lidzią. Pozdrawiam, Livia! Idziemy dalej. Wiecie co? Ja nie wiem, czy to jest jak zwykle wróg, czy przyjaciel. Pogadajmy. Dni wydają się dziwne, gdy mnisi to robią. Ciekawe, co to znaczy. Lubię tu przychodzić. Iść stopniami. Oglądać godła. Czasem po drodze schwytam jakąś zdobycz. Oni raczej nie przyjmują gości. Ale ja nigdy nie wchodzę tak wysoko. Niektórzy ludzie zostawiają im jedzenie i inne niezbędne rzeczy, ale nie rozmawiają z nimi. Okej, kumam. Ciągle schody. Thank you.
Boże, jak mnie dziabnął! Nie spodziewałem się takiej siły po tym tygrysie. Kurde. No dobra, idziemy. Teraz nie damy tak się podejść. Przewalimy może dwie strzały. To jest kamień. Oj, ciężki to był kawał chleba. Nie powiem, że nie, zapiszę sobie. I tak ta bitwa była lipna, ale chodźmy dalej. Myślałem, że to złapię, ale nie złapałem. Skąd ja ci wezmę ciężki pancerz? Jak to możliwe, że mi ciężki pancerz wzrasta, jak mam tylko lekki? Teraz sprawdzimy jeszcze. Strój. Pierścień. No to lekki pancerz. Lekki, lekki, lekki. A, hełm jest od ciężkiego. Ciekawe. No dobra. To by wiele wyjaśniało. Może być, no. Jest to tylko kozica, ale... Ale zawsze jakiś trening strzelecki jest, nie? Lodowy upiór? Że co? Jak mam upiora trafić? Ciekawe, atakuję lodowego upiora. Ciekawe, czemu go zaatakowałem. No dobra. To było ciekawe doświadczenie. Czy tutaj coś jeszcze jest? Chyba nie. Proponuję sobie głównie wrócić na ścieżkę. Jadu się poleczymy. I użyjemy naszego łuku. P
Powiedziałem, że taka pogoda jest nielicha, co? Nie wiadomo też, co na ciebie zaraz za rogu wyskoczy. Byłam pod Iverstead, gdy to się stało. To wspaniała chwila. Od wieków nie wydarzyło się nic podobnego. Kim jesteś? Byłam pod Iverstead, gdy to się stało. To wspaniała chwila. Od wieków nie wydarzyło się nic podobnego. Ta? Tylko pielgrzymem. I nie chcę tego zmieniać, jeśli nie masz nic przeciwko. Nie. Pokonuję stopnie. Medytuję nad znakami. Odbywam tę podróż co kilka lat. Rozumiem. Do następnego razu. Tak, tutaj zimno, nie? Właśnie zobaczyłem też przy okazji, że ja muszę zmienić ten hełm. Bo ten, który mam, to jest ciężki, a ja nie chcę mieć ciężkiego hełmu. Muszę zmienić na jakiś lekki. Skąd ja ci wezmę teraz lekki hełm? Muszę go stworzyć. O kiedy? O, posiekany! Myślałem, że więcej będzie z niego fantów. Jestem zawiedziony. Panie trolu, zawiódł mnie pan. No nic, idziemy dalej. Może ja mam jakiś teraz lekki pancerz, bo ja w sumie nie noszę całego pancerza. Skórzane karwasze. No nie mam chyba nic. Elfi hełm. Lekki. Jak ja wyglądam? Pokaż się. Pokaż się, przyjacielu. Czemu on się nie obraca? Ta kamera czasem tak głupio chodzi. No dobra, idziemy dalej. Potem może się uda zrobić sweet focie. Idziemy dalej. Trochę mało tych potworków. Tak to się chodziło, chodziło i się szukało tych... Co chwilę pojawiały się jakieś moby, straszna tutaj, o.
Może sobie zmienię strzały, wiecie? Patrz, mam krasnoludzkie też, orkowe też są lepsze. Wszystkie są lepsze od tych żelaznych. Stalowe 10. Te mają 8. Weźmy najpierw nawet te, najlepszych używajmy. Biegusiem. Jeszcze jakiś troll, coś. Zjawa, widmo. No weźcie, bo nudno. Ale widoki są piękne, co? Musicie przyznać, że są ładne widoczki. A tak myślę, że z jakąś miniaturkę zrobimy. Bo jest, kurde, klimacik. Może być tak? Chyba może. Fajny klimat jest. Chodźmy dalej. Biegusiem. Jest ładnie, słuchajcie. Trzeba przyznać. I się teraz. Dobrze, chodźmy. O, jest zamek. Kufer. Macie prezenty. Nie dziękujcie. Wysoki Hodgar, tak trochę jak po czesku. Tak mi się skojarzyło. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostałem Jolkę. A zatem, moje dziecię, objawia się w tej właśnie chwili. U schyłku epoki. Przede wszystkim zobaczmy, czy w istocie jesteś swoim dziecięciem. Zasmakujmy twego głosu. Uderz nas mocą swego głosu. No uderzyłem już. Krzycz na nas. Pokaż nam smak swego głosu. Smocze dzieci, to naprawdę ty. Witaj na wysokim... Dzień dobry. Jestem mistrz Arngeir. Powiedz, smocze dziecię, dlaczego tu przybywasz? Jesteśmy siłowrodymi, wyznawcami drogi głosu. Stoisz na wysokim Hrodgarze, na zboczu świętej góry Kynarej. Tu stajemy się jednością z głosem niebios i dążymy do równowagi duszy z cielesnością. Jesteśmy tu, by wspomóc cię w drodze do celu tak samo, jak siłowrodzi prowadzili dzieci w smoczej krwi przed tobą. Rozumiem. Nie jesteś pierwszym z nich. Było wiele dzieci w smoczej krwi, od kiedy Akatosz zesłał swój dar śmiertelników. Czy jesteś jedynym smoczym dziecięciem tej ery? Nie dla nas. Jesteś jedynym dziecięciem, które do tej pory przed nami ujawniono. Tylko tyle mogę powiedzieć. Jesteśmy zaszczyceni móc powitać smocze dziecię na wysokim Hrodgarze. Zrobimy co w naszej... Dawać hajs! ...by nauczyć cię korzystać z daru w drodze ku przeznaczeniu. Tego musisz się dowiedzieć samodzielnie. Możemy wskazać ci drogę, lecz nie cel. Udało ci się pokazać, iż naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Masz wrodzony dar, lecz czy masz hart i
charakter? Wykroczyć wskazaną ci ścieżką? To się jeszcze okaże. Okej. Nawet bez treningu udało ci się postawić pierwsze kroki na drodze. Robisz szybkie postępy, smocze. Nie ma wątpliwości. Pojawienie się smoczego dziecięcia w tej chwili to nie dzieło przypadku. Twoje przeznaczenie jest z pewnością związane z powrotem smoka. Skup się na trenowaniu głosu, a wkrótce twoja ścieżka się wyklaruje. Wiemy w istocie o wielu rzeczach, o których nie wiesz ty. Nie znaczy to, że potrafisz je już zrozumieć. Nie pozwól, by z łatwością opanowany głos zwiódł cię na ścieżkę arogancji, która wiele smoczych dzieci przed tobą doprowadziła do upadku. Pięcioro, nasz przywódca Artur Rex mieszka samotnie na szczycie gardła świata. Gdy swoim głosem zdołasz otworzyć drogę, będzie to znak, że czas z nim porozmawiać. Nie ma wątpliwości. Pojawienie się smoczego dziecięcia w tej chwili to nie dzieło przypadku. Twoje przeznaczenie jest z pewnością związane z powrotem smoku. Skup się na trenowaniu głosu, a wkrótce twoja ścieżka wykrzyczy. Wszystkie krzyki składają się z trzech słów mocy. W miarę opanowywania kolejnych słów, twój krzyk będzie się stawał silniejszy. Mistrz Einar nauczy cię Ro, drugiego słowa nieugiętej siły. Ro znaczy w smoczym narzeczu równowaga. Połącz ją z fus, siłą, aby lepiej ukierunkować swój duch. Ro. Ro. Tak? Czekaj, znaki? Krzyki? Poczekajcie, jak to zrobić? Magia, krzyki. Osłaniam cię. Jarl uznał cię za osobę wielką. Chyba nie kumam tych znaków. Stoisz w szeregach bohaterów. Tytuł Tana to wielki zaszczyt i dowód uznania za zasługi. Strażnicy przymkną oko na twoje występki, gdy powiesz im, kim jesteś. Ty przodem, ja za tobą. No, ale umiem tylko ten jeden. Miałem czegoś innego nauczyć. Więc ja albo nie umiem go włączyć, albo nie wiem. Ale mam dwie smucze dusze. Aha, ładuje się. Jeszcze nie. Nie umiem czegoś nauczyć i ja chyba nie umiem tego zrobić. Poczekajcie. Naucz się słowa mocy od tego. No z przyjemnością, tylko on nie chce ze mną gadać. To komplikuje sytuację. Bo już mam dwa słowa mocy, co mnie cieszy niezmiernie, ale...
Ale co, klikam mu tutaj, kurde, E i on nic sobie z tego nie robi. Jestem lekko zmieszany. Aha, chyba to było oto połączenie. Dobra, poczekajcie. Panie, kiedy to się naładuje? Tak? Tata? Nie? To ja nie kumam. No mam magię. Mam krzyki. Te dwa połączyłem. A nie mam już dusz. No nie kumam. Niebiosa ponad tobą. Głos w tobie. W ramach inicjacji mistrz Eldar pozwoli ci skorzystać ze swojego zrozumienia. Co teraz? Czegoś mi nauczył. Wejdźmy w krzyki. Coś się niby stało, tak? Użyj krzyku nieugiętej siły. Pojawiające się cele. W cele? Chyba znowu była robota dobra. Twoja stara. Hehe, tamten dostał. Dobre to było. Pójdziemy, zobaczymy, nie? Ej, no gdzie jesteś, mistrzu? Miałeś iść ze mną. Na kogoś trzeba będzie ryknąć. Zobaczymy teraz, czy zdołasz się nauczyć zupełnie nowego krzyku. Mistrz Mori nauczy cię Gul, to znaczy Tornad. Gul. Oho, poznałem nowy znak chyba, tak? Krzyki. Trąba powietrzna. Aha, nie mam smoczych dusz. Czyli poznałem wyraz, teraz muszę tylko... Zobaczymy, jak szybko zdołasz opanować nowy krzyk.
No nie zdałam, bo muszę zabić smoka. Zademonstruję ci trąbę powietrzną. Następnie przyjdzie twoja kolej. Mistrzu Bory. Bex. Teraz twoja. Zaczynam. Mistrz Bory. Trąbę powietrzną i przejdź za bramę, nim się zamknie. Ja nie użyję trąby powietrznej, gdyż ponieważ nie mam duszy smoczej. Chyba, że mogę. Stań przy mnie, przygotuj trąbę powietrzną. Chodź, smocze dziecię. Udaj się do mistrza Bory. Jestem tuż za tobą. Stać przy mnie i przygotuj trąbę powietrzną. Mistrz Bory da sygnał. Stać przy mnie. Tylko na tyle cię stać. Jeszcze raz. Dało się. Ej, to takie szybkie przejście, to w sumie nic tak ciekawego. Opanowanie nowego tu jest zadziwiające. Słyszałem opowieści no o dobrach smoczych dzieciach, ale ujrzeć je na własne oczy. Pasujące. Dobrze, na tym skończymy, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. I mam nadzieję, że zobaczymy się, słuchajcie, w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej. Cześć.